Kamil Bednarek, znamy cię z ekscentrycznym stroju, ale dzisiaj nie boksujesz. Jeszcze pokażemy tutaj opatrunek. Co tam u ciebie słychać, powiedz? No wracam powoli, po walce. Zabieram się za następną. W każdym razie, co by nie było... Co tam chowasz? Co by nie było, to listek zamalowany następny. Przygoda ze Stanów. Za zwycięstwo, właśnie. Jest kompletny, bez żadnej luki. Póki co. No i tyle, tak naprawdę to rehabilitacja, powroty do treningów, myślę, że to wiadomo, nie zacznę od razu boksować, nie wiadomo jak. No i myślę już o walkach, jakieś tam sparingi, coś tam, no wszystko chcę sobie ułożyć, jakiś plan wymyślić, co lecimy z tym tematem, nie? A ten listek się wyjątkowo dużo kosztował, to w tej walce, no znałeś kontuzję, czy to pierwszy... był jakiś taki uraz, który był wcześniej? Znaczy połamałem wcześniej już walkę na przygotowaniach do Janka, to było już w sierpniu w tamtym roku, później gdzieś tam się to zaleciło i teraz na walce... Pierwszy cios co uderzyłem tylko po uniku, boom, kontra i pierwsze co, połamałem łapę. Już wiedziałem, że nie uderzę tą ręką, dlatego tak specjalnie przednią ręką biłem za dużo. To chyba chaotycznie, no ale co miałem zrobić. No i ogólnie jakbym tego nie zoperował, to by mi się łamała kość co uderzenie przy każdej walce. Nie? Mhm. A to jest taki rodzaj operacji, że już potem to jak zaleczysz, to już będzie ok, czy to jest takie łatanie? Bo na przykład Mariusz Wachta całą karierę już tak. No tak, a on tam miał 8 operacji łokci czy coś, ale ja ogólnie... Wycięli mi tą kość. Mieli ją strzymać, ale wycięli. Także jak ją wycięli, no to co mają? To już nie będzie miało. Nie ma co łamać. To chyba mam nadzieję, że nie. No, że nie będzie się psuło już. Aha. A jak się podobało w tej Ameryce? Bo to nawiązałeś współpracę z Łukaszem Kownackim. Pierwszy wyjazd, jak się podobało? Bardzo fajnie. Bardzo polecam. Czy sparingi, czy wyjazd na walkę, czy cokolwiek w Stanach, naprawdę polecam. Inne podejście do zawodnika, sparingi, różnorodność sparingów. Pierwszy wyszedł mi Mańkut, wyższy, drugi wyszedł mi prawy. To mi działa ścigany, pozdrawiam. Miałem różnorakie sparingi naprawdę, raz z Mańkutem, raz z prawym, raz z wysokim, chudym, małym, grubym, czarnym, białym, żółtym. Naprawdę jest naprawdę po co jechać. A propos czarnych i białych, co z tym twoim tatuażem, bo masz tutaj KKK wytatuowane. Już nie? Już nie, mam teraz KKK. Nie, bo Miller mi powiedział, jak był u Wacha wtedy tam na walce, że tam na Brooklynie jak będę, no to od razu butelką w głowę dostanę. Ja ogólnie tam mógłbym się z nimi szarpać, ale mam małego, mam Kubusia i nie chcę gdzieś niepotrzebnie w szpitalu wylądować, ze względu bardziej na niego też, także jestem. No i finalnie jest... Kubuś, Kamil i Królowa, tak? Jest pionek, czyli Kamila zostaje z nami, także jest. Ale mam też KKK tutaj małe i trener mi wypatrzył, jeden trener Damiana Knego, on jest czarnoskóry i mi wypatrzył, mówi, uhu, bardzo nieładnie to tutaj, nie? To też musiałem przetłumaczyć, że... Każdemu musisz tłumaczyć, albo widziałem w ogóle, że jak latałeś tam po Nowym Jorku i okolicach, to w czapce byłeś, nie? Na jednym treningu, no w czapce ogólnie se latałem, ale na jeden trening wjechałem tam na... To był przedmieścia Nowego Jorku gdzieś. No i tam wchodzę, był taki klimat, ziołem śmierci wszędzie, mówię i no mówię nie, i czapeczkę założyłem do tyłu i w czapeczce trening robiłem, tylko kask założyłem na sparing, bo no mogłoby być różnie, nie? A też tam... w walce tam nie miałeś chyba tym bondami czy nic, nie? Nie, to w walce to jest. Nie widzieli, szybka aż tak to ja się nie boję, to no, dlatego tak szybko kończyłeś, co? No, szybki koniec i do szatni zawika, nie? To fajnie. A jeszcze powiedzmy o tym, co na gorąco Krzyśka Głowackiego na KS, bo robi wrażenie. Bomba. Ogólnie szanuję, znam jednego i drugiego, Patryka i Krzyśka. Szczerze to myślałem, że będzie ciężej Krzyśkowi, że jednak Gleba jest takim zawodnikiem bardziej fighterem ulicznym trochę też i że może być niebezpieczny, że jednak Krzysiek bardziej zabazuje na tym boksie, ale to co zrobił to coś pięknego. No, tu przeczekał, widać było, że to było celowe przeczekanie. Bam, wystrzelił. Też trochę szczęścia w tym ciosie, że jednak trafił w ten punkt, ale kto nie bije, ten nie trafia, nie? A słuchaj, zadać taki, no bo tam skrętu specjalnie wykonać nie można, nie? Tak kuknąć lewym po prostu na brodę. To musiała być, no tak, skrętu nie, nie, no to siła, ale waga ciężka też, nie? To co tu gadać. Czy nie ciągnie tam? Miałeś piłkę jakoś tam z Ferrari, chyba przed walką Kamila. Nie, ja uważam cały czas to samo, że dla mnie to jest do gamu. Teraz jakieś filmiki tam wychodzą, ja nawet tego nie wnikam, czy to jest prawda, czy nieprawda, że on na koledze przez reklamówkę, że się nie liczy. Może tam ktoś mówi przez mikrofon, żeby on to powiedział, czy co, nie wiem, ale tak powiedział. No. Nie mam nawet ochoty, nie ma co o nim gadać. Czyli te naładowane energią, a kiedy możesz wrócić do ringu?
tak trochę nie sprecyzował tego profesor, bo powiedział, że za 2 tygodnie mogę zacząć bić delikatnie na worek, a jak będzie mnie bolało, no to żeby nie bić. Mhm. No to w sumie tak naprawdę mądrego nie powiedział, ale za 2 tygodnie spróbuję lekko uderzać. Jak mi się uda za 2 tygodnie lekko uderzać, no to za 4 tygodnie, za 6 tygodni będę już fajnie boksował. No i co, sparingi, no i ja ogólnie myślę, październik, listopad chciałbym zaboksować na 100%. A dzisiaj jako cornerman na różniku zwycięzcy Max Rigi, trzymałeś go wcześniej jedną ręką. No tak, trzeba sobie radzić, też w wolnym czasie treningi personalne robię, żeby sobie dorabiać. Uznał się tam na patencie jakoś. Jednoręką można. Jednoręki bandyta. Myślę, że nie, sierpień to za wcześnie dla siebie, nie? Żeby tam na Wrocławiu. Nie, ciężko, bo w sierpniu to w ogóle się hajtam, 12 sierpnia, także myślałem, że w ogóle żeby nie było tej walki w ten dzień, bo ciężko by było z trenerem coś. No i co, sierpień ślub, później podróż po ślubie, a ja po operacji. Teraz jeszcze będę chciał zrobić jeszcze jeden zabieg, który mi pomoże, który mi przeszkadza też ta kontuzja. Także to będzie 6 tygodni przerwy, czy 5. Także ja myślę na spokojnie, wrzesień, sparingi, październik, listopad mogę walczyć. I jestem otwarty naprawdę na dobre wyzwanie, bo ja już nie potrzebuję też niepotrzebnie jakich tam. No kiedyś mówię, że pokonało, nie? No to jest. Ale już uciekł do pół ciężkiej. No, jak uciekł, no to trudno. Ale nie, naprawdę chciałbym się spróbować gdzieś, bo to będzie znowu rok przerwy, to jakiegoś na przetarcie, pół roku przerwy, jakiegoś na przetarcie, a mi się już nie chce. Ja już chcę, już tyle lat boksuję, myślę, że jestem gotowy, żeby spróbować się z kimś na chociaż tym średniej półce, nie? A nie tam z takim samym rekordem 10-10 czy coś. Nie? Dzięki. Dzięki.